Cześć Wam, witam Was bardzo serdecznie, jestem Paweł. Słuchajcie, dzisiaj przyszła pora na kolejny, dodatkowy element do mojego takiego domowego tutaj studia. Właściwie do game roomu, tak? Gdzie nagrywam, gdzie komentuję, gdzie wyrażam swoje opinie, recenzje itd. Mianowicie chodzi o oświetlenie. Przez jakiś czas, zaczynając tak naprawdę, zaczynałem oczywiście od jakiegoś pewnego poziomu. Miałem kamerkę, tak, która przy gorszym oświetleniu dawała no nieciekawe efekty, mianowicie ziarno. Ziarno pojawiało się na filmie. Jeżeli ktoś wie, co to jest, jeżeli nie, ja już tłumaczę. To jest coś takiego, że to niestety, jeżeli przy ciemniejszym ekranie, przy ciemniejszych miejscach, czyli pewnie gdzieś tutaj w tych miejscach, troszkę by ten ekran migotał, pojawiałoby się właśnie takie typowe ziarno. Wymienił kamerę. Okej. Okay. Tylko kwestia jest taka, że oświetlenie dalej było do D. Niestety. Ułożenie, no pokój nie, game room, którym tutaj jest, tak, ten pokój, nie jest on specjalnie duży, tak więc nie daje mi zbyt wiele możliwości. Ustawienie, jeżeli chodzi o stanowisko komputerowe, o kamerę i tak dalej, też nie daje mi zbyt wiele możliwości. Jedyne miejsce na komputer jest tutaj dokładnie przy tej ścianie. Zaraz z tyłu mam okno. Efekt jest taki, że jeżeli nagrywam w dzień, to padają promienie słoneczne, pada światło, ostre światło, właśnie z tamtej strony, prosto na moją prawą część twarzy. Z drugiej strony jest ciemnica, więc w tym momencie tworzy się taki przekrój, tak? Ciemna strona mocy, jasna strona mocy. Nie, tak poważnie. Jeszcze dodatkowo mogę zapalić lampkę biurkową. Ta lampka biurkowa nie daje kompletnie nic. Co najwyżej odbija światło od biurka i przez to mam pomarańczą twarz. Jeżeli sobie zasłonię okno, będę miał wtedy zieloną twarz. Także zupełnie mi to jakoś nie pomagało. Postanowiłem zainwestować w oświetlenie. Żeby nie przedłużać, możecie sobie zobaczyć, co to jest za oświetlenie. Jest to taka lampka typu softbox. Pokazuję ją osobno, z tego względu, że gdybym pokazywał ją na tle siebie, to niestety lampka by wygrała i w tym momencie oczywiście byłoby widać tylko lampę, nie mnie. Moc tej lampy do osiągnięcia możliwa, tyle co pamiętam, to jest 1700 W. Dość dużo, ale przede wszystkim, co najważniejsze, dają na światło dzienne, dają na mocno intensywne, aczkolwiek białe światło dzienne, czyli tam 5500 Kelvinów, tyle co pamiętam. I co dalej? Jeżeli chodzi o pobór mocy, tak, faktycznie moje rachunki mogą troszeczkę wzrosnąć. Przede wszystkim moja poprzednia lampa, z której korzystałem, czyli ta z tyłu, lampka halogenowa, dawała mi 300 W mocy, ale niestety, jeżeli chodzi o jej światło, nie było one takie czyste, takie białe. Nie było to typowe światło dzienne. Tak więc do oświetlania twarzy nie najlepiej się je nadawała. Tak więc też jeszcze jedna sprawa. Umieszczając tą lampę halogenową mniej więcej pół metra od siebie, w maksimum metr od siebie, po to, żeby dobrze się oświetlić, oświetlić, jak to woli, no niestety mógłbym sobie przypalić trochę twarz. Lampki halogenowe mają to do siebie, że one bardzo szybko się nagrzewają. Efekt jest taki, że w pokoju robi się naprawdę bardzo, bardzo gorąco. Te lampy teoretycznie nie wydzielają ciepła, przynajmniej nie aż tyle, co lampki halogenowe czy zwykłe. No niestety, jakoś to inaczej odczuwam. Faktycznie czuję to ciepło od tej lampy, ale nie jest ono aż tak mocne, jak w przypadku tej halogenowej. Jest to powiedzmy 1/10 tego, co wcześniej. Niestety raczej nie zrezygnuję z lampki halogenowej. Jeżeli będę nagrywał coś tutaj z tyłu na tym zielonym tle, na materiale typu news, wiadomości, cokolwiek związanego właśnie z zielonym tłem, gdzie będę chciał wyciąć to tło, podmienić, no niestety będę musiał użyć też halogenowej. Lampka halogenowa będzie oświetlać tło zielone, a z kolei softbox będzie oświetlał mnie. Zobaczymy, co z tego wyjdzie, jak będę nagrywał pierwsze materiały. Na razie biorę się właśnie za tego vloga i biorę się za nagrywanie zwykłych gameplay, zwykłych materiałów typu zagrajmy, bo w tych materiałach też dostrzegłem coś, co mnie strasznie irytowało, czyli po prostu złe oświetlenie tak naprawdę.
Tym bardziej, że w przypadku materiałów typu gameplaye, no ta kamerka zajmuje jakieś 10-15% ekranu. Czyli jeżeli jestem źle oświetlony, plan jest źle oświetlony, no to w tym momencie nie ukrywajmy, ale nic tak naprawdę nie będzie widać. Jeżeli to jeszcze pomniejszymy tutaj do jakąś miniaturę wstawimy, no to tak naprawdę z tego ekranu już nic niewiele widać. No i to tyle. W przyszłości planuję też rozbudowywać trochę te studio. Studio może tak, o zróbmy, bo studio profesjonalne to oczywiście nie jest, ale takie na moje potrzeby, takie żeby móc się rozwijać, żeby móc ciągle uczyć się czegoś nowego, to jak najbardziej. Będę na pewno to rozwijał, będę być może w kierunku lepszego mikrofonu. I tak, ktoś zauważył, muszę też już inwestować, właściwie zbierać najlepszą jednostkę centralną, czyli właśnie komputer. Bo to niestety bardzo szybko się zużywa, właściwie nie tyle zużywa, co słabnie. Właściwie, też nie, też złe określenie, może nie tyle słabnie, co programy gry idą do przodu. I niestety, raczej mój komputer za rok, dwa, może się okazać zbyt przestarzały, żeby w cokolwiek grać, a tym bardziej nagrywać. Więc już chyba będę musiał zbierać właśnie w tym kierunku. Zobaczymy jeszcze, może będę inwestował w mikrofon, ale to się jeszcze okaże. No a tymczasem dziękuję Wam za uwagę. Mam nadzieję, że te nowe cudo jakoś mi pomoże. Jakoś polepszy jakość materiału. Zobaczymy. Dzięki za uwagę. Do zobaczenia wkrótce. Trzymajcie się. Pa, pa.